Nilo Zandanil ist nur Vorspringer. Trotz dieser Nebenfunktion jedoch springt er seinen Nachfolgern einen weiteren Rekord vor. Er segelt 2 Meter über die junge Bestleistung hinaus. 144 Meter. Neuer Weltrekord. Tisoč gledalcev v 3 dneh ter 5 svetovnih rekordov, pod katere so se podpisali Virkola, Raška in Wolf, je smučarske polete dodobra uveljavilo kot novo disciplino. Pravi dokaz za to pa je bila, kot že rečeno, organizacija prvega svetovnega prvenstva v poletih leta 1972.
Dnes v 11 hodin a 18 minut se do deště a mlhy rozjel 18-letý harachovský rodák Pavel Ploc a na jeho led v prvním kole se teď podívejte sami. Luvun, kun hänen toinen hyppynsä kantaa 191 metriin, siis 6 metriä pidemmälle kuin mäen kriittinen piste. Ja täällä mukana olevista suomalaisista Janne Ahonen on ollut kahdesti hopealla, ja Tami Kiuru ja Matti Hautamäki ovat ottaneet pronssia. Henkilökohtainen maailmanmestaruus ratkaistaan perjantain ja lauantain kilpailujen perusteella. Here is Andreas Felder. Well, he has been exciting for the Austrian to watch too. And yesterday he put his last two together in good form. He's got to do it today. The pressure's on. He's two jumps. They both got to count. Hit the takeoff right on the button. He's floating it. He is flying. Holy smokes, that's gone. Even Neulentner, his teammate, has to applaud what Andreas Felder has just done. Waiting. That's close to world record, I'll tell you, Al. Yes! 627 feet, Andreas Felder. Toda favoriti so bili še na vrhu zaletišča, ko je predskakalec Martin Hölvart iz Avstrije dosegel nov svetovni rekord 196 metrov. Fall i dag. Det har blitt 1994. Espen Bredesen verdens beste hopper. Men det det finske vidunderbarn Tony Niemin som svever ned til landing på 203 meter i Planica. Fra 1987 og 24 år fremover blir samtlige verdensrekorder satt akkurat der. Det en revolusjon. Større stabilitet, mer oppdrift og til tross for lavere fart og svevkurve stadig lengre hopp. Nå i mars i 1994 sprenges en ny grense. Espen Bredesen...
was hier passieren würde. Und das, liebe Zuschauer, sind Bilder vom Training, vom Probedurchgang, wohlgemerkt, vom Probedurchgang Espen Bredesen, der 29-Jährige, der 1994 auch in der Probe hier den Weltrekord gesprungen ist. Und sehen Sie, rechts um im Fenster, hat idealen Wind. Und so sieht das aus, wenn man nicht springt, sondern wie ein Vogel fliegt. Und dann den Sprung steht. 210 Meter für Espen Bredesen. Jetzt wissen Sie, woher das Sprichwort kommt, nur fliegen ist schöner. Aber es muss alles gut gehen. Es gibt auch andere Flüge. Im offiziellen Training ja gestürzt bei 191 Metern. Nun der Düsenjägerpilot Lasse Ottesen, ein Draufgänger, der sagt, fliegen, das ist was für mich. Er ist eigentlich immer mit vorn. Und weshalb zeigen wir diesen Sprung aus dem Training? Na deshalb, der geht noch weiter, der kommt gar nicht wieder runter und steht den Sprung. Und das sind oder waren, haben sie auch nichts. Das ist nun die neue Bestmarke. Lasse Ottesen. Zwei Norweger, Ottesen und Bredesen. Das verspricht viel für den eigentlichen Wettkampf. Postamono 219 Meter を飛んだドイツのシュミット。2回目最長不倒の世界記録となる214メートル。Ingebrigtsen, meine Damen und Herren, da kommt er gerade, eingespielt aus Norwegen, eben in der Qualifikation 219,5 Meter. Das gab es noch nie hier. Ein fantastischer Sprung und irre weit und auch sauber gesprungen, also ein perfekter Sprung, eine 20, auch wenn der Ausdruck nicht ganz stimmt, aber man sieht also... Planický můstek, ale teď už se díváme na 18-letého Rakušana Tomase Hedla, který ve čtvrtečním tréninku tady v Planici předvedl neuvěřitelně dlouhý skok, vůbec nejdelší skok a let v historii letu na lyžích. A tímhle skokem, který nakonec ustál, i když to chvilku vypadalo, že si šáhne na zem, tímhle skokem doletěl na 224,5 metrů. Et donc, comme promis, on va vous reproposer ce qui s'est déroulé il y a simplement quelques minutes. Adam Mawish, lors du saut d'entraînement, il a égalé le record du monde à 225 mètres. Premier saut d'entraînement tout à l'heure, et regardez, c'est fantastique. Je pose, on peut dire, quand même facilement à 225 mètres. C'est bon, hein, l'air, ça revient de face, c'est parti, ça va descendre. ...99,3...
Ouais. Oh, Matteo Tamaki. Nouveau record du monde ou pas? Ouais, je pense. 28, je le vois, moi. Oh, oui. 228,50 m. Nouveau record du monde pour Matteo Tamaki. 228,50 m pour le Finlandais. Matteo Tamaki ne s'est pas imposé cette saison. Pas de victoire en Coupe du Monde. Ouais. Il est champion du monde par équipe. Matti Hautamäki, wczorajszy zwycięzca, drugi rewelacyjny skok, 221 metrów dał mu wygraną, odrobił 10,5 metra straty z pierwszego skoku do Adama Małysza. Matti Hautamäki, szybki, na progu 101 kilometrów, a później powietrzu on potrafi walczyć, jest wysoko, kapitalny skok, myślę, że jest nowy rekord, albo w tych granicach. A więc złapał wielką formę, sam sobie bije brawo, to ci, którzy robią coś szczególnego, jak niegdyś Wojtek Fortuna, jak w swoim najlepszym okresie Adam Małysz, jak pamiętamy także z tych gestów Hanna Walda, Simona Amana w ostatnich dwóch sezonach. Patrzmy, jeszcze nie ma rezultatu, sędziowie nie są zdecydowani, czy będzie rekord, czy nie, on już wie, że było daleko, ale ile, nie chcą sędziowie tej odległości podać, lądowa 231 metrów. W serii próbnej przed dzisiejszym konkursem 234,5 metra skoczył Norweg Bjørn Einar Rumoren. To był piękny, fantastyczny skok. Zgodzi się pan? Fantastyczny, kapitalny skok, coś nieprawdopodobnego. Ja tutaj stałem i mimo, że jestem trenerem, jestem obeznany z tysiącami skoków, ten skok mógł zachwycić. Naprawdę jak tutaj Rumoren koło mnie przechodził, to po prostu zdjąłem przed nim czapkę. No ale to są decyzje niepodważalne. Szósta wygrana także była niepodważalna i on jeszcze ma szansę walczyć o kryształową małą kulę za Puchar Świata w lotach. Ale także pewnie będzie chciał daleko odlecieć, potrafi mocno wyjść. Ale skok! I ustał! Niewiarygodne! Dzisiaj miał jeszcze jedno zadanie, odebrać rekord! 234,5 metra skoczył i teraz jest nowy rekord, 235,5 metra, Nikunen oszalał z radości, biega, gratulacje, ale tak pewnie ustać Hautamäki, fantastyczny skok. No i teraz pytanie, czy skaczący po nim zawodnicy nie zostali znokautowani, forma fantastyczna. Być może siódma wygrana. Rywali i oto jest były rekordzista świata. Dziś fantastyczny skok, piękny technicznie, znakomicie wylądowany telemarkiem. Bjørn Einar Rumoren i być może gra o zwycięstwo. Czy wytrzyma? Końcówka sezonu jest znowu w wielkiej formie. Był na podium w ostatnich dwóch konkursach. Wytrzymał! Niewiarygodne! To już prawie na płaskim! Coś niebywałego! Ale skok! Niesamowite! Co oni mogą tu dzisiaj zacząć robić? Kojonkowski triumfuje! Nikunen przed chwilą 239 metrów. Nieprawdopodobne. Proszę Państwa, więc konkurs fantastyczny, fantastyczny. 235,5 powiedzieliśmy, że to jest niesamowite, że być może ich zabił Matti Hautamäki, ale teraz został znokautowany. Jedno jest pewne, zdetronizowany. Po serii 6 zwycięstw już nie będzie siódmego dla Hautamäkiego. Thank you.
Nie przystąpił do swojego występu Roman Kołdelka, zatem popatrzmy na Johanna Remena Evensena. Do dziś najdłuższy jego skok to było 224,5 metra, dziś 243 metry podczas treningu. Nowy nieoficjalny rekordzista świata Johan Remen Evensen teraz też będzie bardzo, bardzo daleko, ależ niesamowicie daleko. Znowu skacze Norweg, znowu chyba ponad 240 metrów, proszę Państwa, z szóstej belki startowej, 246,5 metra. Mamy kolejny nieoficjalny rekord świata Johanna Remena Evensena. No, dwukrotnie poprawić rekord świata jednego dnia to jest wyczyn nie lada. Andersa Jakobsena. Gratulacje od Andersa Jakobsena. Który przyjmuje teraz gratulacje od norweskiego Kasai, a tym drugim jest Peter Brevts. Czy potwierdzi to w tym drugim skoku? Jest już zielone światło. Słoweniec na rozbiegu. Popatrzmy na jego drugi skok. Trochę wolniejszy od Norwega na progu. Ale już tutaj złapał noszenie i także daleko, jeszcze dalej, czy będzie nowy rekord świata? Ponad 240 metrów, fantastyczny skok i znakomita forma Petera Brevtsa. 22-latek, jest już medalistą Mistrzostw Świata, medalistą Igrzysk Olimpijskich. No, będzie w Falun na pewno walczył o podium, o kolejne medale. 250 metrów, a zatem pada kolejna granica marzeń. Oto skoczek na nartach szybuje na odległość 250 metrów. W 1936 roku, później kolejna magiczna granica to 200 metrów, a teraz 250 i nowym rekordzistą świata zostaje Peter Brevts. metrów skoczył tutaj w piątek, była to wówczas druga odległość w historii. No. Po tym fenomenalnym skoku wczorajszym Petera Brevtsa jest to trzeci wynik w historii skoków narciarskich. Wczoraj drugi, który będzie dzisiaj? Anders van Emmel już w powietrzu. Spokojny lot i teraz walczy Norwego o odległość i bardzo długi, daleki skok ustał. No i zbliżył się tam gdzieś do tej granicy rekordu świata, do tutaj magicznych 250 metrów. A zatem, no, krytykowaliśmy trochę sędziów, że asekuracyjnie ustawiony rozbieg, a tu proszę, 251,5 i oto jesteśmy świadkami kolejnego rekordu świata. Krótko, tylko jeden dzień z rekordu cieszył się Peter Brevts, a teraz radość Andersa van Emmela, brawa i gratulacje od kibiców, 23-letni Norweg. Czyli Austria i oczywiście Dawid Kubacki, który będzie kończył drugą grupę. Na razie Robert Johansson. Wczoraj 200,5 w kwalifikacjach, dzisiaj 163 metry w serii próbnej, ale on będzie złapał daleko, wysoko! Będzie. Robert Johansson! Gdzie on wylądował? Ależ niewiarygodnie daleko skacze Norweg! 245,5 do tej pory, a teraz 252 metry! Nowy rekord świata! Forfang patrzyli z niedowierzaniem, jak leciał. Myślę, że on sam nie wierzył w to, co się stało. Stefan Kraft, a po nim Kamil Stoch. Stefan Kraft. Także możemy spodziewać się dalekiego lotu. 233,5 metra dzisiaj w serii próbnej. Austriacy na trzecim miejscu po trzech grupach. Będzie. Ojej, ojej, jak daleko skoczył Stefan Kraft. Czy on dotknął tam ze skoku? Myślę, jak ocenią, że nie. Jak ocenią to sędziowie? Za moment zobaczymy, ale to był niewiarygodnie daleki skok. 253,5 metra, więc... Tak. Natomiast drugie miejsce w tej chwili Austriacy. Ale że oni odrobili